się zaczęło. I życie się zaczęło. I szkoła się zaczęła. Studia się zaczęły. Teatr się zaczęło. I kapłaństwo. Wszyscy pragną świata bardziej ludzkiego, w którym każdy mógłby znaleźć miejsce odpowiadające jego powołaniu, w którym każdy mógłby być podmiotem swego losu, a równocześnie współuczestnikiem wspólnej podmiotowości wszystkich członków swego społeczeństwa, współtwórcą domu przyszłości, który wszyscy razem muszą zbudować wiadomo swych obowiązków, ale także swoich nieszczywalnych ludzkich praw. Europejskiego Wschodu.
przyszłości budowane na solidarności i na pokoju. Często moje naprawia się na wyjście. Gdy widzę nas razem, drodzy Boże przyjaciele, ze wschodu z zachodu, północy z południa, każdy z nas, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje wreszcie nas. Jaki wymiar kara, który trzeba podjąć, gdy będzie. Jaką smutną sprawę, o którą nie można nie leczyć. Jaki obowiązek powinien, o który nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek. Pragnę powiedzieć naszym rówieśnikom i rówieśnikom na różnych miejscach ziemi, spotykając się z nimi, na różnych kontynentach i różnych krajach, spotykając się z nimi podobnie jak dzisiaj z nami, że są w Polsce ludzie, którzy pragną świata lepszego, bardziej ludzkiego. Świata prawdy, wolności, sprawiedliwości, miłości. Tyle rzeczy na wzrok, na wielu znalazł i płynącą po nim ludzkie drogi. Jezioro kojarzy się z obrazem świata, również świata współczesnego, w którym żyjemy, w którym Kościół spełnia się pozwolenie. Ten świat stanowi dla człowieka wyzwanie. Tak, jak jezioro stanowiło wyzwanie dla Piotra. Nie lękaj się. Wyżej jak będzie. Jest przy tobie też owce w głębie własnego ducha. Wnikaj w głębie świata. Człowiek starszy idzie przed siebie, podąża ku przyszłości. I narody idą przed siebie, i ludzkość cała iść przed siebie, to znaczy nie tylko ulegać wymogom czasu, pozostawiając stale za sobą przeszłość, dzień wczorajszy, rok, lata, stulecia, iść przed siebie, to znaczy mieć świadomość celu. Thank you.